We walk different paths towards the same end. Pistol on a target. Light him up. Going dark. Hostile spotted. You can run. Here they come. You can hide. But me, I'm going out fighting. I ja jestem Makler Games i witam was w kolejnym filmie informacyjnym z Call of Duty. Oczywiście Modern Warfare 3, sezon drugi przed nami, już tuż, a przed nami kolejne ogromne informacje. Tak, nie jest to ogromny dzień, który każdy oczekiwał, ponieważ coś się zmieniło jednak i w dzisiejszym dniu nie otrzymaliśmy ogromnej ilości informacji na temat oczywiście roadmap tak zwanej, czyli całej zawartości kontentu sezon 2, lecz otrzymaliśmy mały trailer, czyli to co widzieliście w intrze, no takie dodatkowe informacje na temat jakie będą mapy w multiplayer i tak dalej. Także jest tego trochę, ponieważ mamy także powracające tryby, jak i powracające tutaj i wiadomo, chociażby mapy, które będą przeliczone w tryb wojny i wiele więcej, także ogólnie brzmi ten sezon spoko, lecz wciąż czekamy na ogromny reveal roadmap i pytanie, czy się wydarzy jutro w czwartek, tak, o godzinie 19, wy to oglądacie dziś, czyli dziś w czwartek, czy też może dopiero w piątek, a jak najpóźniej wiadomo, w poniedziałek, ponieważ tak wiecie, w środę 7 lutego już wychodzi sezon, a na koniec ogólnie filmu także omówimy tutaj patch notes, który wyszedł dziś 31 stycznia, także to jest takie będzie małe takie zmiany, które wprowadzone zostały do gry, ale generalnie przejdźmy pierw to co nam oferuje jako sezon 2 content w trybie multiplayer. A więc w trybie multiplayer pojawią się trzy nowe mapy i pierwszą z nich jest to Stash House. Jak już sobie widać, mamy Stash House. Jest to mapa 6x6, taka mała, powiedzmy, małe pomieszczenia. Bardzo mi tutaj to przypomina coś w stylu właśnie Rainbow Six Siege. Jak widać, mamy tutaj tarczę, która wchodzi do budynku. Naprawdę wygląda spoko, wygląda też na taką małą mapę, z czego zawsze jestem dużym, ogromnym fanem. I teraz powtarzam, jak ja mówię, to są nowe mapy, to są kompletnie trzy nowe mapy, żadnych remake'ów, żadnych remasterów, trzy nowe mapy, czyli to, co dosłownie społeczność o to prosi. I pierwszą mapą jest Stash House, z czego no dużo tutaj nie wiemy. Lecz kolejną mapę, którą będziemy widzieli, jest to Vista i bardzo mi to ta mapa, ten cały layout przypomina oczywiście typowy track layout, czy tutaj 3-lane map tak zwany, i bardzo mi także przypomina Raid, nie wiem czemu, może ta kolorystyka taka, no wiadomo, nie wygląda ani trochę jak Raid, bardziej już tej mapie do Black Ops 4 dosłownie, bo tak, trochę wygląda jak jedna z mapa z Black Ops 4 także, no nie wiem, takie mam mieszane myśli, dajcie znać co wy o tym myślicie. Vista, moim zdaniem to jest chyba najlepsza mapa, taka wiecie, normalna mapa, tak, zakładamy, że Stash House będzie małe i trzecia mapa także będzie taka trochę inna, zaraz zobaczymy ją, ale no, mamy Vista i mam trochę jak jakiś taki budynek bogaczów w coś stylu, co nie, taka ogromna, no tak jak w sumie Raid, tak, taka ogromna powiedzmy prywatna sesja, posesja, posiadłość, tak, więc to wygląda spoko. I tutaj kolejną mapą jest to właśnie ostatnia mapa 6x6, ponieważ mamy jeszcze kolejne mapy, jest to Departures i w tym przypadku jest to oczywiście, ona jest umiejscowiona na tutaj lotnisku Zachajewa, czyli dosłownie można powiedzieć wprost obok terminalu, tak, obok terminala mapy, OG Modern Warfare 2 mapy, tak, no i w tym przypadku oczywiście, no jest to po prostu obok, tylko że na zewnątrz, tak jakby na zewnątrz przed lotniskiem, można tak powiedzieć, jest to na ulicach. Także mamy War Mod, tak, jest to nowa operacja, Operation Tin Man, w tym przypadku jest to dosłownie mapa z OG, znaczy OG, no powiedzmy tutaj mapa z Modern Warfare 3 jako mapa DLC, był to Overwatch. No oczywiście ta mapa jest już w grze, ponieważ jest to oczywiście lokacja z Modern Warfare Zombies, tam gdzie to kebabi jest zlokalizowana. Jak wiecie, to wiecie, bądź też Pack-a-Punch, jest to ta sama mapa, tylko w tym przypadku oczywiście będzie to Operation Tin Man. Jest to War Mod, jeżeli graliście War Mod, to wiecie jaka jest zasada, przez cały mecz jakby mamy cel, mamy wiadomo bronić się bądź atakować, zależnie z której strony teamu jesteście, tak? I po oczywiście osiągnięciu celu przemieszać się dalej do mapy, czyli w przypadku pierwszej operacji musieliśmy eskortować czołg, potem wiadomo, inwazję zrobić na bunkier i tak dalej, podłożyć ładunki. No zawsze War Mod był bardzo moim zdaniem fascynujący i przyjemny do grania, taki bardzo specyficzny, inny niż typowy multiplayer. Także w tym przypadku będzie podobnie, jak wiecie na trailerze, mamy właśnie, gdzie winda dosłownie spada. Widzimy jak tutaj inni wszyscy lecą na samochodochronach, most się zrywa i tak dalej. No brzmi to ciekawie, jak wiecie, mamy tu właśnie, tu sobie mamy najlepszy shot, jak wygląda, no to z pierwszej osoby, tak? Czyli właśnie w tym miejscu, jak ta winda spada, tak? Mamy obraz pierwszej osoby operatora chyba, tak? O, właśnie w tym momencie, także no jest to tutaj w tym miejscu, jest oczywiście Pack-a-Punch. Normalnie tu idzie się do kebabi zabić, jest to oczywiście, wiadomo, ten wysoki budynek z MWZ, czy też mapa z MW3, jaka mapa DLC, tylko w tym przypadku w trybie War Mode.
No i moi drodzy, finalnie takie zombies, Hardpoint. Hardpoint w trybie multiplayer, zombies w trybie multiplayer. W tym przypadku jest to powracający tryb z 2017, gdzie dosłownie to był jeden z najbardziej najlepszych trybów ever LTM-ów, czyli limitowanych trybów, które będzie czasowo. Jest to oczywiście Hardpoint, czy też umocniony punkt, tylko że w tym przypadku, gdy jesteście na umocnionym punkcie, tak że będą was zabijali gracze, próbowali was zabić, przejmować punkt, jak i zombie. Takie zombie także będą na trybach, jakby w trybie multiplayer, można powiedzieć, na mapach terminal i tak dalej. Tu w tym przypadku właśnie mamy pokazane terminal, mamy także wiele innych map, także zakładamy, że to będzie na wszystkich normalnych mapach 6x6, tak, i też zakładamy, że będzie można jak najbardziej streaky tutaj zarabiać, mamy swarm w sumie w tle, więc no. Pamiętam, że w W2 były streaky specjalne, tak, były tylko Mołotow oraz Miotacz Ognia, więc zobaczymy, jak będzie to w tym przypadku, lecz tak, mamy pierwszy raz ever, powiedzmy, w MW3 zombies w multiplayer i także będą dodatkowe rzeczy, o które właśnie mówimy. Jest to oczywiście crossover The Walking Dead, w tym przypadku mamy dwa takie jakby pseudo remake'i, będzie zakładamy ich więcej, mamy Overgrown, Overrun, Overloaded, jest tego naprawdę bardzo dużo i w tym przypadku będą to tak jakby trzy mapy, które już są w grze, tylko że ze zmienionym themem, powiedzmy The Walking Dead, tak, ponieważ jak widać mamy te mapy są bardzo takie, wiecie, obrośnięte, tak, oczywiście mamy Overgrown, wygląda dosłownie jakby wiadomo, jakby minęło 20 lat, nikt tu nie mieszkał, nikt nic nie robił, nikt nie kościł trawy i tak dalej, co nie, no i w tym przypadku wszystko obrosło niczym teraz co was, czy też wiadomo, The Walking Dead, czyli wiadomo, jest apokalipsa zombie, nikt się niczym nie zajmuje, także mamy w tle Mission, jak widać Mission jest to, w tym przypadku to jest ta ona, mamy także Erika, tak, i tylko, że mamy Mission w tle, jak biegnie z kataną, także katana potwierdzona jest to właśnie ten oto miecz, który będzie tutaj DLC, jak sobie przepatrzycie w tym miejscu, to właśnie będziemy widzieli, jak ona biegnie z tym mieczem podczas gry, także tak, bardzo fajnie, Mission raczej będzie w bundle za 84 zł, Rick raczej będzie w Battle Passie oczywiście z nowym ghostem, także mamy Laswell w tle wcześniej, także tutaj Laswell będzie także w trybie multiplayer. Także widać dodatkowe skiny, które mamy wgląd. Fajnie, że też moim zdaniem te informacje teraz dają, tak po trochu, ponieważ czasem nie lubię, jak dają bardzo dużo informacji na raz, gdyż jest po prostu tego zbyt dużo i potem film trwa zbyt długo, a ja chcę wam dosyć te informacje szybko, wiadomo, przekazać tak, żeby nie marnować czasu. Tutaj w sumie mamy Laswell w tle, tak, jak wiadomo, robi wykończenie psem. Tak, więc tutaj jakby jak najbardziej zobaczymy, czy będzie w Battle Passie, raczej powinna być, tak, byśmy wtedy mieli sporo w Battle Passie operatorów, bo byśmy mieli Laswell, tak, Rika, no wiadomo, Ghosta to Ghost każdy ma, tylko że w tym przypadku będzie to nowy skin. Mission raczej już się będzie w dopiero reloaded sezonie, gdy już wiadomo, będzie przeładowanie sezonu całe, także no. No i także finalnie mamy patch notes, tak, który dzisiaj wyszedł, no, wieczorem i jest to oczywiście dotyczyło zombies, jak i tutaj multiplayer, który wklucza kilka małych napraw, kilka szybkich zmian, także szybko przejdziemy przez to, no i no, zakończymy na tym. A oto i te zmiany, zobaczmy co tym razem zepsuli, tak, czyli oficjalny patch notes środa, tutaj 31 stycznia. A więc, zmiany światowe, więc dostosowano naprawdę zesłanie widoku gracza podczas celowania w schematu The Broken PTSV528, czyli naprawili schemat. Ok, tryb wielosobowy, UX, poprawki błędów wyposażenia karty telefonicznej, czy też wizytówki, nie będzie już zadawać aktywnego wyboru górnej listy. Bardzo fajnie, że to naprawili, był to bug, który mnie irytował, szczególnie jak szukasz wizytówki i po prostu jest 2000 wizytówek i nie możesz znaleźć prawidłowej, i się jeszcze wywala. Wyfaryzowano i filtrowanie kart telefonicznych, nie będzie już określone wrzucać gracza. Tak, to było straszne, że co chwilę, jak wchodziłeś te wizytówki, to problemy były straszne z tymi wizytówkami. Usunięte ekspo, który umożliwia wyposażenie kamuflaży w niekompatybilną broń. Okej, to był właśnie eksploit, który był wykorzystywany przez wielu graczy, gdzie mogłeś nałożyć kamo na broń MW3, kamo broni MW2. Co jest śmieszne, bo jakby jest możliwe, a nie dodałem tej jakby funkcji. Co jest dziwne. Naprawdę położenie kamery u rusznikarza podczas wybierania zamocowania śruby CAT AMR. Tak, to też widziałem, co jest śmieszne akurat, że mam te błędy, które akurat widziałem. Zwykle te błędy takie są, nie dotyczą mnie. A w tym przypadku dosłownie pamiętam, jak jeszcze edytowałem snajperkę i miałem, że ona była jakby powyżej ekranu, czyli jakby była poza ekranem, można tak powiedzieć. Dziś, gdybym miał skrzynkę, to bym tu wkleił. Także zmieniono kilka opisów załączników, tylko to nie będę czytał, są te załączniki, oczywiście link w opisie jest do tego patch notesa, jaki oczywiście macie na ekranie, także możecie się spozować i przeczytać. Mapy, poprawiona intuicyjność, kolejności wyświetlania wyzwań kamuflaża broni oraz mapy, przedmieście podziemne, gracze nie będą już odradzać się poza obszarem gry w Hardpoint, tryby speed up, tryb ograniczony czasowy, efekty wizualne super speedy zakończą się teraz po śmierci, broni, dodatki, załączniki, Vigitalant 30, C-Iron, optyka, naprawiono zasłonięcie pola widzenia graczy podczas celowania w celownik hybrydowy. Tutaj rękę D jak zwykle pomijamy, ale jak najbardziej mamy tutaj to, więc możecie sobie spróbować przeczytać, bo kompletnie mnie nie obchodzą rękę D, żeby nie było. No i finalnie zombies. Zombies rozgrywka, na pewno błąd powodujący drżenie ekranu u wszystkich graczy, gdy drużyna walczyła z dronami bombowymi, woda do kebai. No i interfejs użytkownika UX.
Rozwiązano problem, który uniemożliwiał tymczasowe wyświetlanie efektów bonusowych DMZ w menu Modern Warfare Zombies. Uwaga, efekty bonusowe DMZ nie mają zastosowania w grze Modern Warfare Zombies, ponieważ nie chcemy, żebyście używali takich efektów, ponieważ chcemy, żebyście kupili nowe bundle, które będą miały nowe efekty. Dziękuję za tutaj normalnie informację. Dobra, postęp. Co tygodniowe wyzwania? Na pewno błąd, który uniemożliwiał śledzenie wyzwania 8 tygodnia. Zdobądź 300 zabójstw za pomocą zestawu LKM Jack Thunder wyposażonego w Thunder, gdy Juggernaut jest aktywny. Tak, to był zbugowany challenge i jakby ja już go raczej nie zrobię, wy raczej też chyba, że potrzebujecie ekspa, spokojnie zróbcie. Zresztą było zbugowane wyzwanie, teraz już jest za późno, moi drodzy. Szkoda, że teraz to naprawili, a nie od razu, dzień później. Rozsunięto opis wyzwania 8 tygodnia, którym dla przejrzystości gracze muszą zabijać wiele watażków za pomocą zalecanej broni. Oraz wyzwanie kamuflażowe, grupa wyzwań, zabijaj bez przygotowania, rozwiązano problem, który uniemożliwiał śledzenie tych wyzwań. Bardzo fajnie, nie miałem z tym problemu, ale widać były. No i także mamy stabilność, dodano różne poprawki dotyczące awarii stabilności. No to zawsze, zawsze jest ta stabilność na końcu i moi drodzy, to byłoby na tyle. I moi drodzy, generalnie to byłoby na tyle, dajcie znać, jeżeli coś zapomniałem, dajcie znać w komentarzach. I co naprawdę czekacie? Ogólnie jak już mówiłem, dziś blog post nie wyszedł, lecz zakładamy, że wyjdzie jutro i wraz z Rowną, także będzie o wiele więcej informacji na temat zombie, które się już omawialiśmy w poprzednich filmach, w plotkach i tak dalej. Lecz w tym przypadku będziemy mieli oficjalne informacje, więc na razie to na tyle. Ja jestem fanem w sumie takich małych dawkowania informacji. Wolałbym, żeby na przykład dziś wyszły wszystkie informacje na temat broni, multiplayer, map i tak dalej. Co nie, potem na przykład na drugi dzień rzeczy z Warzone'a i na przykład na końcu zombie. Przykładowo, co nie? Więc byłoby fajnie, ponieważ wtedy ja mogę zrobić 3 oddzielne filmy, a nie jeden ogromny, który jest naprawdę długaśny, ogromny i wiadomo jak to wygląda. Także, tak czy inaczej, nie zamiast więcej wam czasu, dziękuję za obejrzenie, że dotrwałeś do tego, wpadłeś tutaj, także wszystkie linki w opisie jak coś. No i co? Dziękuję, miłego dnia i do zobaczenia. Na razie, Makler out. You can run. Here they come! You can hide. But me, I'm going out fighting.